wypowiedzi wywiadu z Hrynkiewicz. Poseł Hrynkiewicz. Dziękuję Państwu za uwagę, że... Jak często zwykło się to czynić? Pobożność w swej istocie ma być odwzorowaniem troski i czułości Boga względem ludzi, która przejawia się w konkretnych działaniach. Wzorem tak rozumianej pobożności jest sam Jezus Chrystus, Bóg i człowiek zarazem. On w czasie ziemskiego życia nie tylko był całkowicie poddany woli swego Ojca w niebie, jednoczył się z Nim w długiej, samotnej modlitwie, najczęściej w nocy lub nad ranem, ale także ze szczególną wrażliwością i czułością odnosił się do ludzi najuboższych oraz potrzebujących różnorodnej pomocy. Z tej racji święty Paweł Apostoł, pisząc do swojego ucznia Tymoteusza, który był biskupem Efezu, nazywa Chrystusa Magnum Pietatis Sacramentum, wielką tajemnicą pobożności. W tym samym liście apostoł narodów zachęca młodego Tymoteusza słowami: sam zaś ćwicz się w pobożności, bo ćwiczenie cielesne nie na wiele się przyda, pobożność zaś przydatna jest do wszystkiego. Z tego zdania wywodzi się popularne dziś pojęcie ćwiczenia pobożne lub ćwiczenia pobożności. Mimo iż święty Paweł w wyrażeniu ćwiczenia pobożne daje szerokie znaczenie, pisząc, że pobożność przydatna jest do wszystkiego, to jednak zdaje się wprowadzać rozróżnienie na ćwiczenia cielesne i ćwiczenia pobożne. Zdaniem komentatorów, w tych pierwszych chodzi nie tyle o jakiś rodzaj gimnastyki, co raczej o umartwienie i praktyki ascetyczne. Natomiast ćwiczenia pobożne oznaczają przede wszystkim różne formy modlitwy oraz kultu. I tym razem widać, że nie chodzi o same religijne sentymenty, lecz o zaangażowaną postawę oddawania czci Bogu. Do myśli świętego Pawła Apostoła nawiązywali starożytni ojcowie Kościoła. Między innymi święty Cyprian wskazuje na Chrystusa jako wzór pobożności, używając w tym kontekście łacińskiej formuły exercitium pietatis, czyli ćwiczenia pobożne, czyni wyraźną aluzję do działania, które wymaga wysiłku i starania, czy to gdy chodzi o pracę ręczną, czy pracę intelektualną. Można więc z tego wyprowadzić wniosek, że dla pierwotnego chrześcijaństwa pobożność, pietas, jako dziedzictwo starożytności pogańskiej, polegała przede wszystkim na naśladowaniu Chrystusa, zarówno w jego odniesieniu do Boga Ojca, jak i pełnej współczucia oraz litości, troski o bliźniego. W podobnym sensie o pobożności pisał święty Augustyn, kładąc akcent na ożywiającą wszystko miłość. Jak wynika z badań nad rozwojem pojęcia pobożność, aż do czasów późnego średniowiecza obejmowało ono swoim znaczeniem dość szeroką skalę elementów, takich jak na przykład różne przejawy kultu Boga w Trójcy Świętej, szacunek do rodziców, miłosierdzie względem bliskich i wiele innych. W XIII wieku pod wpływem scholastyki rozwinęła się teologia pobożności, głównie za sprawą dwóch wybitnych uczonych: franciszkanina świętego Bonaventury z Bagnoregio i dominikanina świętego Tomasza z Akwinu. Obydwaj autorzy, niezależnie od siebie, lecz w nawiązaniu do chętnie wtedy komentowanych tzw. sentencji Piotra Lombarda, uczyli, że pobożność jest zarówno cnotą, jak i darem Ducha Świętego. Święty Bonaventura w swoim kazaniu do duchowieństwa, jakie wygłosił w Paryżu w Wielkim Poście 1268 roku, mówił o potrzebie przyjęcia od Ducha Świętego daru pobożności, aby stać się prawdziwie pobożnym. Jego kazanie, zgodnie z trójkową metodą scholastyczną, typową zresztą dla tego autora,
miało trzy części. W pierwszej, omawiając praktykę pobożności, wskazał na trzy jej rodzaje. Jest to najpierw szacunek wobec majestatu Bożego, a więc uznanie jego potęgi i mądrości. Dalej, wysiłek dla zachowania wewnętrznej świętości i wreszcie praktykowanie miłosierdzia. W drugiej części swojej nauki święty Bonaventura wskazał na potrójną genezę pobożności. Jest nią Trójca Przenajświętsza, Jezus Chrystus jako mądrość wcielona i Kościół jako Matka, ponieważ uświęca on mocą Ducha Świętego. Trzecią część swego kazania franciszkański teolog poświęcił na omówienie praktycznej strony pobożności, a więc uczynków miłosierdzia. Także, jak wspomniałem, święty Tomasz z Akwinu uczył o pobożności w podwójnym aspekcie, jako cnocie pobożności i darze pobożności, jakiego udziela Duch Święty. Jeśli chodzi o cnotę pobożności, to dominikański doktor Kościoła rozumiał ją jako część cnoty religijności, która zwraca człowieka ku Bogu, a zarazem jako część cnoty sprawiedliwości, która reguluje sferę relacji międzyludzkich, takich jak szacunek dla rodziców, przodków czy ojczyzny. W polskim tłumaczeniu przyjęło się nazywać ten aspekt pobożności pietyzmem. Pietyzm, wyjaśnia święty Tomasz z Akwinu, polega na starannym wypełnianiu obowiązków wobec osób związanych węzłami krwi oraz tych, którzy dobrze służą ojczyźnie. Z różnych względów człowiek jest zobowiązany do otaczania czcią ludzi, a mianowicie ze względu na nierówność stanowisk lub na różne dobrodziejstwa otrzymywane od ludzi. Pan Bóg zaś godny jest najwyższej czci z obu tych względów, ponieważ jest istotą najwyższą i źródłem naszego bytu oraz źródłem wszelkiej władzy. Drugie zaś miejsce po Bogu, pisze święty Tomasz, zajmują rodzice i ojczyzna, gdyż z nich się rodzimy, a w niej się wychowujemy. A więc po zobowiązaniu w stosunku do Boga człowiek ma największe zobowiązania wobec rodziców i ojczyzny. Podobnie zatem jak cnota religijności doskonali nas w okazywaniu czci Bogu, tak pietyzm ma usprawnić nas w oddawaniu czci rodzicom i ojczyźnie. Cześć należna rodzicom powinna objąć również i innych krewnych ze względu na pochodzenie od wspólnych przodków. Cześć dla ojczyzny zaś to cześć należna współrodakom oraz tym wszystkim, którzy są przyjaciółmi naszej ojczyzny. Święty Tomasz z Akwinu uważa, że dar pobożności, jako w całości pochodzący od Ducha Świętego, jest wyższy aniżeli cnota pobożności, która w znacznym stopniu jest sprawnością nabytą przez człowieka we współpracy z łaską Bożą. Wyjaśnia zatem, że, cytuję, pobożność jest nastawieniem woli człowieka, aby oddać siebie samego z motywu miłości na służbę Bogu jako ostatecznemu celowi. W innym miejscu swojej sumy teologicznej doktor Anielski, jak się nazywa świętego Tomasza, wyjaśnia, że zewnętrzną i główną przyczyną pobożności jest Bóg, który kogo chce, tego wzywa i czyni religijnym. Natomiast wewnętrzną przyczyną z naszej strony jest rozmyślanie, czyli kontemplacja. Pobożność bowiem jest czynnością woli człowieka ochoczo oddającego się służbie Bożej. Wszelka zaś czynność woli pochodzi z jakiegoś rozważania, gdyż dobro umysłowe jest przedmiotem woli. A więc rozmyślanie jest przyczyną pobożności, w miarę jak dzięki niemu człowiek nabiera przeświadczenia, że winien oddać się służbie Bożej. Ale do tego celu, pisze dalej dominikański teolog, prowadzi dwojakie rozważanie. Dobroci Bożej oraz dobrodziejstw Bożych, które wznieca miłość, a także, to drugie,
rozważanie własnych niedomagań człowieka potrzebującego wskutek tych braków oparcia w Bogu. Takie rozważanie usuwa zuchwalstwo stanowiące przeszkodę w poddaniu się Bogu na skutek liczenia na własne siły. Warto przywołać dalsze wyjaśnienia świętego Tomasza z Akwinu na temat pobożności. Pisze on bowiem, że pobożność z istoty swej jest przyczyną duchowej radości, ale ubocznie może wywołać także uczucie smutku. Ponieważ, jak wspomniano, pobożność rodzi się z rozważania głównie dobroci Bożej, dlatego sprawia radość. U tych zaś, którzy jeszcze nie potrafią całkowicie rozkoszować się Bogiem, będzie wywoływać smutek. Niemniej jednak, uczy Akwinata, także rozważanie własnych niedomagań jest źródłem pobożności, stanowiąc jakby start pobożnej woli człowieka, niejako przez wyjście z siebie i oddanie się Bogu. Rozważanie to działa wręcz przeciwnie, aniżeli rozważanie dobroci Bożej, gdyż z istoty swej zwykło sprawiać smutek na skutek myślenia o własnych brakach. Przygodnie zaś sprawia radość wskutek nadziei Bożej pomocy. Tak więc skutkiem pobożności jest najpierw i zasadniczo radość, wtórnie zaś i przygodnie smutek ujęty po Bożemu, pisze święty Tomasz z Akwinu. Do nauki świętego Bonaventury i świętego Tomasza na temat pobożności, ujmowanej zarówno jako cnota, jak i dar Ducha Świętego, nawiązywali późniejsi autorzy, jak chociażby franciszkański teolog Rudolf z Biberach, zmarły około 1326 roku, czy jeden z mistyków nadreńskich, błogosławiony Jan Ruysbroeck, zmarły w 1381 roku. Podsumowując dzisiejszą refleksję, po raz kolejny pragnę zaznaczyć, że wbrew utrwalonym stereotypom, prawdziwej pobożności nie można sprowadzać do płytkiego i chwiejnego uczucia religijnego. Jest ona bowiem postawą żywej wiary i stylem życia duchowego. Poinformował, że grupa utworzyła specjalny fundusz pomocowy, który na początku będzie dysponował sumą 100 000 złotych. Jeśli będzie potrzeba, budżet zostanie zwiększony przez Polską Grupę Zbrojeniową. Ustalone są jeszcze szczegóły. We wrześniu Instytut Pamięci Narodowej rozpocznie kolejny etap prac ekshumacyjnych w kwaterze EU na warszawskich Powązkach. Obecnie trwa przenoszenie grobów, pod którymi według naukowców Instytutu mogą znajdować się szczątki ofiar komunistycznych zbrodni, potajemnie pochowanych w latach 40. i 50. Badacze będą mogli wejść na teren miesiąc wcześniej niż wcześniej zakładano. To efekt rozmów wiceprezesa IPN-u profesora Krzysztofa Szwagrzyka, kierującego od kilku lat pracami z Urzędem Wojewody Mazowieckiego. CBA zabezpiecza dokumentację osiedla, gdzie mieszkania kupił prezydent Gdańska Paweł Adamowicz. Agenci weszli do Urzędu Miasta i zabezpieczają dokumentację w sprawie okoliczności zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowa. Powstało tam osiedle mieszkaniowe, na którym prezydent Gdańska wraz z najbliższą rodziną kupił na preferencyjnych warunkach 3 mieszkania. O działaniach funkcjonariuszy poinformował Wydział Komunikacji Społecznej Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Niedostateczna liczba pracowników ochrony zdrowia zagraża bezpieczeństwu zdrowotnemu Polaków, ostrzegają lekarze rezydenci. W piśmie do ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła zaapelowali o zmianę przepisów dotyczących czasu pracy lekarzy oraz o podniesienie wynagrodzeń. Rząd chce uprościć prawo. W tym celu powołał Komisję Nadzwyczajną do spraw deregulacji. Jej członkowie ustalają, jakimi problemami będą się zajmować w pierwszej kolejności. O sprawie informuje jeden z dzienników. MSWiA będzie monitorować wykup nieruchomości przez cudzoziemców. Resort tworzy system z informacjami na ten temat. Ma ona zacząć działać w grudniu. O sprawie poinformował jeden z dzienników.
przyszłym roku poznamy ostateczny kształt ustawy kompleksowo reformującej szkolnictwo wyższe w Polsce. Będzie to konstytucja polskiego szkolnictwa wyższego, zapowiedział w Polskim Radiu wicepremier Jarosław Gowin. Dwie bomby eksplodowały w nadmorskim kurorcie Hua Hin w Tajlandii. Według medialnych informacji zginęła jedna kobieta, a 10 osób zostało rannych. Ładunki wybuchowe zostały ukryte w roślinach i zdalnie uruchomione telefonami komórkowymi. O sprawie poinformował na Twitterze korespondent BBC. Prezydent Ukrainy Petro Poroszenko zarządził wzmocnienie gotowości bojowej wszystkich ukraińskich sił w pobliżu Krymu i Donbasie. Agencja Reutera określiła zarządzony przez prezydenta stopień gotowości bojowej jako najwyższy poziom. Rzecznik Ukraińskiej Straży Granicznej Oleh Słobodian oświadczył też, że Rosja w ostatnich dniach skoncentrowała na granicy z Krymem więcej wojsk z nowocześniejszym wyposażeniem. Włoska Straż Przybrzeżna podniosła środki bezpieczeństwa w portach morskich masowo uczęszczanych przez turystów. W wydanej nocie dowództwo formacji poinformowało, że nasilone zostaną kontrole pasażerów oraz pojazdów wjeżdżających na promy. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział, że od przyszłego tygodnia rozpocznie serię konsultacji z przywódcami wszystkich państw Unii Europejskiej przed planowanym na 16 września nieformalnym szczytem w Bratysławie. Głównym jego tematem będą konsekwencje Brexitu. A przed nami jeszcze krótka informacja ze świata sportu. Dwa medale olimpijskie na wioślarskim torze w Rio de Janeiro wywalczyły dziś polskie zawodniczki. Dwójka podwójna Magdalena Fularczyk-Kozłowska i Natalia Madaj zdobyła złoto, a czwórka podwójna brąz. Sukcesem zakończyły się także zmagania piłkarzy ręcznych. Polscy szczypiorniści odnieśli pierwsze zwycięstwo, pokonując Egipt 33-25. I tą informacją kończymy skrót wiadomości z kraju i ze świata. Wybrane problemy, temat, artykuły z codziennej prasy polskiej. Arabski na ławie oskarżonych. Były szef kancelarii premiera Tomasz Arabski nie przyznaje się do zaniedbań w organizacji lotu do Smoleńska. Szczegóły w naszym dzienniku. Reduty polskości. Jak szumi de Vaitis? Gdzie urodził się Tadeusz Kościuszko? Poznaj kresowe siedziby wielkich Polaków. W ogrodzie stwórcy dla dzieci. Co słychać w sierpniu w lesie? O śladach Pana Boga w przyrodzie oraz jak zrobić łódkę z łupiny orzecha. Czytam w naszym dzienniku. Dobre obiady. W naszym dzienniku przepisy na cały tydzień. Kolorowa pieczeń, pomidory z ryżem i tarta z łososiem. Były to wybrane problemy, temat, artykuły z codziennej prasy polskiej. Wszyscy, którzy pragną być ewangelicznymi siewcami, którzy kochają świętego Jana Pawła II. Już jest po Światowych Dniach Młodzieży, po wielu wydarzeniach. Powracamy do sprawy bractwa świętego Jana Pawła II. Zapraszamy do tego bractwa. Może do niego należeć każdy, kto stara się być dobrym, praktykującym katolikiem i Polakiem oraz naśladować świętego Jana Pawła II w jego totus tuus. Następnie otrzyma referencję na piśmie od swego duszpasterza i podejmie według możliwości zadania członka bractwa. A więc pierwsze, modlitwę, 1/10 różańca przynajmniej codziennie w intencji Kościoła, Ojczyzny, o pokój w Ojczyźnie, w świecie i w intencji ewangelizacji Polski i świata oraz za członków Bractwa Świętego Jana Pawła II. Drugie, będzie zgłębiał nauczanie Świętego Jana Pawła II. W tym, według możliwości, będzie starał się brać udział w wydarzeniach w związku ze Świętym Janem Pawłem II, proponowanych przez Bractwo. Trzecie, będzie tworzył domową biblioteczkę świętego Jana Pawła II. Chodzi tu o książki, muzykę, filmy i tak dalej, o dzieła świętego Jana Pawła II, a więc dokumenty, które wydał jako papież. Czwarte zadanie to rozpowszechnianie nauczania świętego Jana Pawła II i wiedzę o nim. Piąte, tu sekcja młodzieżowa, inaczej JP2 Nowe Pokolenie. Dla sekcji młodzieżowej szczególne zadanie poznawanie świętego Jana Pawła II, jego życia oraz najlepszych Polaków i świętych jako wzorów do naśladowania. Szóste zadanie,
to współpracowanie z sanktuarium świętego Jana Pawła II, wspieranie modlitwą, według możliwości także materialnie, przez wolontariat i tu animację pielgrzymów i strzeżenie relikwii świętego Jana Pawła II. Siódme, każdy z członków żywych i zmarłych bractwa ma udział w modlitwach, nowennach do świętego Jana Pawła II i mszach świętych w każdy czwartek w sanktuarium świętego Jana Pawła II w Toruniu. 8. Członkowie bractwa świętego Jana Pawła II mają specjalne stroje. Podczas dyżurów w sanktuarium, animacji pielgrzymów, strzeżenia relikwii świętego Jana Pawła II w Toruniu i podczas uroczystości w sanktuarium Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. 9. Członkowie bractwa mają specjalne odznaki. 10. Do bractwa przyjmuje kolegium ojców redemptorystów posługujących w Radium Maryja i Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i świętego Jana Pawła II w Toruniu. Opiekunem, zwierzchnikiem jest ojciec redemptorysta wybrany przez kolegium ojców, jak w punkcie poprzednim. Sekretarzem siostra franciszkanka rodziny Marii posługująca w sanktuarium. By zostać członkiem bractwa, należy też wypełnić specjalną deklarację i przesłać na adres e-mailowy bractwo@radiomaria.pl. bractwo@radiomaria.pl. Otrzymanie odpowiedzi pozytywnej oznacza przyjęcie do bractwa. Pierwsze uroczyste przyjęcie do bractwa będzie w dniu odpustów w naszym sanktuarium, w rocznicę inauguracji pontyfikatu świętego Jana Pawła II, w sobotę 22 października bieżącego roku o godzinie 12. Zapraszamy serdecznie, prosimy o zainteresowanie się tą sprawą, zapraszamy do współpracy. Więcej informacji i kwestionariusz dla kandydatów do bractwa na portalu Radia Maryja, zakładka Sanktuarium. Oczywiście będziemy w dalszym ciągu Państwa informować. Proszę zaglądać na portal i zakładka Sanktuarium. Tam znajdziecie Państwo bractwo lub zapłać.
W Polsce minęło już 4 minuty po północy. Tu Radio Maria, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy w nowym dniu. A jest to już piątek, 12 dzień sierpnia. Ten nowy dzień rozpoczynamy czyniąc znak Krzyża Świętego w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Oraz śpiewając pieśni Bogu Rodzica. I nowy dzień, piątek, 12 dzień sierpnia. Patrzymy w karty kalendarza, patrzymy też na agendę liturgiczną. Dzisiaj wspominamy świętych, może jeszcze wcześniej. Uwaga, dzień już trwa 14 godzin 44 minuty, ale nadal jest dłuższy od nocy o 5 godzin i 28 minut. Do końca roku pozostało 141 dni. Piątek po 19 niedzieli w ciągu roku. Wspominamy dzisiaj świętą Franciszkę de Chantal. W wieku 20 lat weszła za mąż za barona de Chantal Krzysztofa II. Z tego małżeństwa urodziło się 6 dzieci. Mając 29 lat została wdową. Mąż zginął na polowaniu. Pod wpływem świętego Franciszka Salezego założyła wspólnotę sióstr wizytek, które posługiwały ubogim. Po śmierci świętego Franciszka powierzyła swoje dzieło duchowemu kierownictwu świętego Wincentego a Paulo. Zmarła na rękach księżnej Montmercy, przeżywszy 69 lat. Założyła, uwaga, 86 klasztorów. Do Polski siostry wizytki przybyły w 1650 roku. Wspominamy także dzisiaj świętego biskupa Eusebiusza. Po otrzymaniu od świętego Leona listu do Flawiana zwołał synod prowincjonalny. W czasie najazdu Attylii musiał uchodzić z Mediolanu. Wspominamy papieża Innocentego XI, który urodził się w 1611 roku w Como. Zaliczany jest do znakomitszych papieży. Po ukończeniu kolegium jezuickiego w Como we Włoszech przez kilka lat pomagał ojcu zarządzać rodzinnym majątkiem. W latach 1636-39 odbył studia prawnicze w Rzymie i Neapolu, uwieńczone uzyskaniem podwójnego doktoratu. Papież Innocenty X mianował go swoim zarządcą w majątku Macerata, a już w następnym roku obdarzył go godnością kardynała i wysłał na dwór książąt Ferone. I tam oczywiście dał się poznać jako znakomity
administrator jako zarządca kościoła potem, bo został wybrany na papieża w 1676 roku. Chciał i włożył dużo energii, by usunąć dworski styl życia i zewnętrzną okazałość panujące w urzędach. Stanowczo sprzeciwiał się nepotyzmowi w kościele. W klasztorach polecił przeprowadzić wizytację i przywrócił pierwotną regułę. Troszcząc się o tereny misyjne, wystąpił przeciwko wywożeniu niewolników murzyńskich z Afryki. Popierał wysiłki misjonarzy i ustanawiał hierarchię kościelną na terenach misyjnych. Zmarł w roku 1689. Na jego nagrobku w Bazylice Świętego Piotra wykuto napis „Wiara i Sprawiedliwość”. Wspominamy także dzisiaj Aniceta i Fiotyna z Nikodemii, święci męczennicy, Digne, Euprepie, Eunomie, Hilarię, Herkulana, Juliana i Makarego z Syrii, a także Porkariusza z Lareu i towarzyszy, jak również Izydora Bakunia, błogosławionego, i także Karola Leisnera, błogosławionego, pochodzącego z Niemiec, kanonizował go, beatyfikował ojciec święty Jan Paweł II w 1996 roku, a także wspominamy Maurycego Tornej, męczennika. To wszyscy dzisiejsi męczennicy, błogosławieni, których wspominamy. Oczywiście chcemy pamiętać o dzisiejszych jubilatach, solenizantach, tych, którzy przeżywają ważny dla siebie dzień, a więc dzisiaj imieniny obchodzą Julian, Juliana, Lech, Hilaria, Joanna. Najlepsze życzenia. Życzymy też Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i wielu, wielu łask potrzebnych na co dzień. Za chwilę jeszcze przeczytamy kilkanaście nazwisk naszych ofiarodawców i potem jeszcze dla wszystkich upominek muzyczny. Oczywiście dziękujemy wszystkim, którzy wspierają Radio Maryja. Dziękujemy za modlitwę, dziękujemy za dary serca, dziękujemy za pamięć. Tym, którzy wspierają te dzieła od tylu, tylu lat, dziękujemy za pamięć tą także materialną i systematyczną. To jest też bardzo istotne. Do naszych ofiarodawców należą z Lublina m.in. pani Eugenia Stafisz, Barbara i Stanisław Stefańczyk, Marianna Szewczyk, Janina i Jan Szulakiewicz, pani Urszula Szewczyk, Janina Świerszcz, Stanisława Stępkowska, Marianna Świątek, Jadwiga Szczurowska, Maria Szymala, Zofia Szymaniak, pan Tomasz Skubiszewski, Teresa Siedlecka, ksiądz Eugeniusz Szymański, Henryka Tokarczyk, Janina Tokarska, Marian Truskowski, Alena Urban, Teresa Utykańska i Czesława Weber. Dziękujemy wszystkim i dla wszystkich upominek muzyczny. Santa Maria, Jacek Kierok.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii. Dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością. Dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja, rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał. Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Torun. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Torun. 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu. 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. I nazwał starca kochany. Tak się przebacza. Ale teraz jest sprawa druga. Mianowicie, co robić, kiedy inni bohaterowie, tak jak Ajas czy Odys, dokonają czegoś, co uwłacza nie przodkom, nie opinii publicznej, czy nie wszystkim moim członkom mojej rodziny, ale uwłacza tylko mnie samemu. Co robić, kiedy ogarnia mnie, zaczyna wstyd, że zrobiłem coś, czego nie mogę sobie wybaczyć. I problem jest taki. Jak z tym sobie radziła starożytność? No właśnie, jak z tym sobie radziła starożytność, jak tak sobie przypominam niektóre z dzieł, to zauważam, że chyba sobie nie radziła.
Jak tutaj pan profesor może ten temat jeszcze nam naświetlić? Odwołam się do Sofoklesa. Mianowicie Sofokles podjął go w Ajasie, tak się nazywa jego tragedia. Ta tragedia jest zachowana i profesor Zieliński nazywa ją tragedią wstydu. Mianowicie bohater główny Ajas uczestniczył w rywalizacji o zbroję po śmierci Achillesa, w rywalizacji z Odysem. Wszyscy byli przekonani, że Ajasowi się ta zbroja należy jako dowód rzeczywiście nadzwyczajnego męstwa i sprawności bojowej, podczas gdy Odys raczej był politykiem, powiedzmy, niż wojownikiem. Tak mówiąc delikatnie, żeby już nie obrazić Odysa, tak, czy zawodu polityku. I co się okazuje? Polityk potrafił przekonać wodzów i wodzowie przyznali zbroję Odysowi. Ajasa ogarnął szał, poczucie krzywdy, niezasłużonej krzywdy. Ten szał był tak straszny, że obiecał, że wymorduje wszystkich wodzów. Atena to dostrzegła, próbowała przeciwstawić się temu jego pomysłowi, nic nie pomagało, wobec tego sprowadziła na niego szaleństwo. On wybiega z namiotu, żeby zamordować wszystkich, tymczasem ona go wprowadza na pastwisko i morduje tam trzodę jak niewolnik. Poszczególne te zwierzęta padają, jest opis straszny tych rzezi, jaką dokonuje wielki wojownik. Jest piękna scena, wzruszająca, pełna ciszy, kiedy on się wybudza z tego szału, patrzy się, a on, najsławniejszy wojownik całej Grecji, jest w otoczeniu jeszcze konwulsyjnie drgających resztek tych zwierząt i śmiejących się z daleka pasterzy. Na oczach wszystkich przyniósł sobie samemu wstyd. Nie umiał sobie z tym radzić. Próbowała go przekonać żona, dzieci, próbowała go przekonać również i inne osoby mające u niego autorytet. Nic, wszystkich zgniótł milczącym milczeniem i pokonał, i popełnił samobójstwo. Starożytność od samego początku do epoki, do chrześcijaństwa nie umiała sobie poradzić z sytuacją wstydu, bo jeżeli sobie przyniósł sam wstyd, to jaki dasz okup? Komu dasz okup za ten wstyd? No tu nie umieli znaleźć tego wyjścia. No właśnie. I jeśli pan profesor sięgał po dzieła także literackie, jak Iliada, Odyseja czy inne, opisujące, jak to postępowano wówczas, to czy możemy sięgnąć również po takie dzieła, które pokazują, że chrześcijaństwo potrafiło odnaleźć dzięki Panu Bogu, odnaleźć sposób pozbycia się, przezwyciężenia tego, rekompensaty za ten wstyd. No, oczywiście, że nie sięgnę do utworów teologicznych, bo na tym się nie znam, ale przecież wszyscy pamiętamy, a słuchają nas i widzowie, i czytelnicy Quo Vadis. Jak Państwo pamiętacie, w Quo Vadis genialny nasz noblista Sienkiewicz zrozumiał różnicę pomiędzy wychowaniem starożytnym i wychowaniem chrześcijańskim. Na czym ona polegała? Otóż na przykładzie Hilona Hilonidesa, potwora, który zresztą notabene świadomie był wzorowany na drugiej księdze Iliady, co warto dodać, na Terzytesie, i to 216 wiersz i następny, profesor Sinko podpowiedział wielkiemu nobliście właśnie tę postać. Otóż ten Hilon Hilonides to postać tak nikczemna, że usiłująca z jednej strony uprawiać filozofię, czyli praktykować całą tą paideję, która towarzyszyła wychowaniu pokoleń Greków, a z drugiej strony nikczemnością serca wiedziony ścigał zysk. I zysk, ta chciwość doprowadziła do tego, że sprzedał w niewolę, jak wszyscy pamiętamy, żonę i dzieci Glauka, lekarza,
Później jego samego prześladował, namówił Ursusa, żeby Glauka zabił. To się nie udało. Wreszcie doprowadził do tego, że zdradził wszystkich chrześcijan i doniósł Tygelinowi, Neronowi, doniósł na chrześcijan. Między innymi i wskazał Glauka. I teraz co się dzieje? Tygelin przejrzał jego nikczemną duszę i kazał mu wsiąść do Rydwanu. To jest piękna taka scena, tutaj polecam książkę, a nie film. Zaprosił go do Rydwanu. W Rydwanie jest Neron, jest Tygelin. Neron złośliwie uśmiechający się na widok przybladłej twarzy donosiciela. I wreszcie podjeżdżają na Esquilinie, w ogrodach cesarskich były te do słupów przywiązani właśnie chrześcijanie z łatwopalnym materiałem u stóp i wszyscy czekali niewolnicy na znak, żeby podpalić chrześcijan. Wreszcie ten znak został wydany. Potworny krzyk ludzi konających, a Tygelin przesuwa się na Rydwanie i patrzą w twarze cierpiących ludzi, między innymi ku przerażeniu Chilona Chilonidesa. Okazuje się, że patrzy na niego Glauk, który zaczyna się już palić. I on wtedy w nim coś się stało. Warto przeczytać ze strony Sienkiewicza. Sienkiewicz mówi, że coś w nim pękło. Rusza do przodu, klęczy przed Glaukiem i mówi: Glauku, w imię Jezusa Chrystusa przebacz. Robi się straszna cisza. Patrzą wszyscy na twarz Glauka, a Glauk jeszcze z trudem konając mu: przebaczam. W tym momencie Tygelin mówi: zginąłeś. Nic nie pomogło. Wskazał na Nerona jako zabójcę matki, jako mordercę i podpalacza. Wiedział, wszystko mu było jedno. Tygelin go zostawia i nagle widzimy Chilona Chilonidesa krążącego po ogrodach i z przerażeniem nagle uświadamiającego sobie rzecz najstraszniejszą. On nie ma komu odpłacić za ten czyn niegodny, który popełnił, za te wszystkie czyny. On przyniósł już wstyd samemu sobie, a przecież jak rzecz odpłacił? Sobie ma odpłacić? Jedyne wyjście, samobójstwo, jak u Ajasa. I w tym momencie mądry, genialny nasz Sienkiewicz uruchamia postać świętego Pawła, który kładzie rękę na ramieniu oszalałego prawie z bólu wewnętrznego, bólu Chilona Chilonidesa i mówi: nie czyń tego. Twoje grzechy są jak skały, jak głazy potężne. Wrzuć je wszystko w miłosierdzie, w ocean miłosierdzia Boga. Wrzuć je, zatopisz? Zasypiesz to miłosierdzie? To jest ocean. Choćbyś miał grzechy jak głazy, to nie zatopisz miłosierdzia boskiego. Chilon Chilonides się uspokaja, wraca do siebie i ginie oczywiście już na mękach. Nie popełnia samobójstwo. To jest rzecz tak istotna dla zrozumienia geniuszu Sienkiewicza. To na tym polega chrześcijaństwo. Chrześcijaństwo polega na tym, że człowiek, nie mając już szans na odkupienie swoich win, niesiony wstydem w stosunku do siebie, nie popełni samobójstwa, bo wie, że nie zasypie oceanu miłosierdzia. Panie profesorze, piękna opowieść. Słuchałem z wielkim zainteresowaniem, chociaż przecież treść tę znam. I z filmu, i z czytania, z samej książki, powieści Sienkiewicza, ale to pokazanie właśnie tej różnicy było pomiędzy tym spojrzeniem ateńskim, demokracji ateńskiej, a chrześcijaństwa jest podsumowującym, bardzo ważnym, i to jeszcze w czasie, gdy przeżywamy rok Sienkiewicza, rok miłosierdzia, i gdy radujemy się również z tego, że młodzi przybyli na Światowy Dzień Młodych, Dni Młodych, do Polski. Do Polski, w której świadkowie miłosierdzia byli właśnie ci, którzy, jak siostra Faustyna Święta, jak święty Jan Paweł II, jak błogosławiony ksiądz Sopoćko. No i myślę, że to jest szczególnym podsumowaniem
tych naszych poprzednich dwóch spotkań, bo dzięki temu mogliśmy lepiej zauważyć, że to, na czym budować można i prawe sumienie, mogło się rodzić tam wtedy, ale to, co z niego wynika, ten popełnienie zła wobec innych i wobec siebie, objawiające się wstydem i ujawniające się wstydem, znajduje dopełnienie właśnie w chrześcijaństwie, w tym oceanie miłosierdzia Bożego. Panie profesorze, czy można właśnie, to pokazał Pan, że można, ale czy są jeszcze inne sytuacje, które pokazywałyby, jak sięgając do czasów demokracji ateńskiej, można również spojrzeć na współczesność i porównać właśnie tę demokrację ateńską wcześniej realizowaną z tym, co głosi chrześcijaństwo, i pokazać tę wielkość i radość, jaką możemy my odczuwać, doświadczając nauki Chrystusa. Ja może ograniczę się na razie do literatury przedmiotu, dlatego że to pytanie jest niesłychanie ważkie i najpierw trzeba przedstawić literaturę przedmiotu. Wspomnę znowu o moim nauczycielu, profesorze Romualdzie Turasiewiczu, który poświęcił życie demokracji ateńskiej właściwie sposobowi ujmowania tego, co najistotniejsze w tej demokracji, ale w krytycznym osądzie poetów i pisarzy, filozofów, retorów, próbował przedstawić demokrację ateńską, jak on sam mówi, w blaskach i cieniach. Więc to odesłałbym do jego pracy, to była praca habilitacyjna, mówił o życiu, o demokracji ateńskiej na V i IV wieku, gdzie analizował źródła, bo nie jest tak łatwo z punktu widzenia naukowego, mając do dyspozycji źródła, które mają rozmaite, których autorzy mieli rozmaite interesy, wypośrodkować i zobaczyć to, co rzeczywiście było dobre, a co było imputowane jako dobre, albo odwrotnie, to, co było złe, i jak bardzo to, co było złe, i było niczym innym jak oczernianiem tej demokracji ateńskiej. Więc to jest literatura, która zebrana została przez profesora i jest taką wskazówką właśnie do tego, żeby tam szukać, i wreszcie kwestia doboru źródeł. Więc żeby odpowiedzieć na to pytanie pan profesora, to ja jeżeli pan zechce, przygotuję sobie taką analizę źródeł, gdzie podzieliby na tych, którzy udawali, że chcą demokracji, a byli oligarchami, bronili swoich prywatnych interesów, bo mieli zakłady na przykład wyposażenia bojowego, sprzęt bojowy, i sprzedawali i robili interesy, dlatego byli za wojną, dlatego byli za ochroną swoich interesów, i wojna spartańska była, to jest ta grupa jedna, i później były przewroty oligarchiczne, czyli w demokracji ateńskiej możemy powiedzieć tak, że już widzimy demokrację, nazwijmy to idealistyczną, czystą, demokrację oligarchiczną, przewrót oligarchiczny, mamy do czynienia z marzeniem o tym, żeby dążyć do prawdy, i marzenia, które sięgnęły w druku, bo kazali wszystkim relatywizować w ogóle wszystko to, w co wierzono. Więc to są tego rodzaju trudności w mówieniu o demokracji. Książki jeszcze z tytułami ewentualnie o demokracji, jest ich mnóstwo i dostępne są w Polsce, więc to tylko odniosę się przy następnej okazji, odniosę się do tych książek. Sam wybiorę i pokażę Państwu, i od razu Państwa powiem, nieobiektywny, a muszę to powiedzieć, bo przecież jestem człowiekiem szukającym prawdy. Pokażę Państwu mój własny obraz demokracji ateńskiej, ale przed tym pokazaniem to powiem, jeżeli jeszcze nam czas pozwoli, to powiem o tym, co to znaczy prawda. Dlatego, że mam mówić prawdę o demokracji ateńskiej. Więc co to znaczy prawda?
Otóż proszę sobie wyobrazić, że Ateńczycy, nie tylko Ateńczycy, ale w ogóle Grecy, którzy dali nam filozofię, przecież sposób dochodzenia do prawdy, myślenia o prawdzie, nie stworzyli pojęcia prawdy. Możecie się Państwo to wyobrazić? Oni stworzyli pojęcie aletheia. W słowniku, jak Państwo pod aletheia popatrzycie, znajdziecie odpowiednik prawda. No, każdy ze studentów na przykład, każdy do mnie mówi, ale to prawda. Ale to nie jest prawda, że to jest prawda, bo to jest zupełnie coś innego. Przeanalizujmy to słowo. A oznacza nie, tak jak mówimy, apolityczny u nas. A, znaczy nie, to się nazywa alfa privativum, pozbawiające znaczenia podstawowego czasownika. A drugie, druga część słowa, letch, to jest tak, latch biosas. Letch, latch znaczy ukrywam się, ukrywać się. Czyli innymi słowy, aletheia oznacza nie dla tego, co ukryte. I stąd już Państwo będziecie rozumieć, jak u Heraklita przeczytacie tekst, że Heraklit mówi tak, natura lubi się ukrywać. Co to znaczy lubi się ukrywać? No bo nasze zadanie ludzi to polega na odsłanianiu prawdy. Dlatego miał Piłat rację zupełną, że prawda, zapytał się, co to jest prawda. Bo nie ma dla niej, jesteśmy na drodze prawdy. Ja, jako będący na drodze prawdy, powiem Państwu właśnie tą prawdę, to wyniki poszukiwań, ale jeszcze przecież to nie będzie cała prawda o demokracji. No i myślę, że w tym momencie powinniśmy już naszą dzisiejszą audycję zakończyć. Serdecznie panu profesorowi dziękuję. Dziękuję za tę posługę myślenia, którą nam w praktyce pokazał pan profesor, czyli dociekliwości i wnikliwości w zadawaniu pytań i uczciwości w udzielaniu na nie odpowiedzi. Przypomnę, że naszym gościem był pan profesor Kazimierz Korus, któremu serdecznie za to spotkanie dziękuję, a was, drodzy przyjaciele, no jak zwykle za tydzień o zwykłej porze zapraszam. Szczęść Boże. Była to audycja Głos z Krakowa. Mówił do Państwa profesor doktor habilitowany Janusz Kawecki.